2 marca, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. We wtorek 28 lutego w wieku 58 lat zmarł Jerzy Szulc, przywódca wałbrzyskiego strajku w 1980 roku i pierwszy przewodniczący Solidarności w Wałbrzychu. Pogrzeb odbył się dziś na cmentarzu przy parafii świętej Barbary w dzielnicy Stary Zdrój. Jerzy Szulc był pierwszym przewodniczącym Wałbrzyskiej Solidarności, a także jednym z pierwszych członków Gdańskiej Komisji Krajowej w 1980 roku. Był sygnatariuszem pierwszego statutu Solidarności złożonego do rejestracji w tym samym roku. Brał czynny udział w negocjacjach wszystkich porozumień z rządem. W sierpniu 1980 roku organizował strajk w kopalni Wałbrzych. Następnie stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Wałbrzychu. W 1981 roku został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd delegatów. W latach 1980-81 był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Górnictwa. W stanie wojennym internowany. Więziony w tzw. ośrodkach odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uchercach. Po wyjściu na wolność działał w podziemnych strukturach Solidarności. Jego partyjni koledzy będą go bardzo dobrze wspominać. Jurek był człowiekiem, który zawsze myślał o innych, a nigdy o sobie. Ja powiem tylko chociażby odnośnie samego strajku na kopalni, czy też reakcji naszych tutaj pracowników na to, co działo się w Gdańsku w 80 roku, w momencie kiedy w Wałbrzychu rozpoczynały się strajki. No Jurek oczywiście stanął na czele tych wszystkich rzeczy, które się wtedy działy, ale jak przyszło do spisywania postulatów, to pierwsze, co zapisał na kartce, to wsparcie dla stoczniowców z Gdańska. Tak właśnie wyglądało całe jego życie. Był człowiekiem, który nigdy, ale to przenigdy nie uskarżał się na to, jak mu się wiedzie, bo pamiętajmy, że był tym działaczem, który był represjonowany za swoje przekonania, to przez długie, długie lata. Ani się nie uskarżał na to, jak mu się wiedzie, ani się nie uskarżał na to, jak mu się żyje. Zawsze był otwarty na wszelaką pomoc. Nigdy się nie zdarzyło, żeby na moją prośbę o to, żeby w jakikolwiek sposób wspomógł nasze działania, odpowiedział nie. Zawsze był gotów do pomocy. Na ceremonii pogrzebowej obecny był Jan Lityński, wysłannik prezydenta Bronisława Komorowskiego, który nadał Jerzemu Szulcowi pośmiertne odznaczenie. Ceremonii towarzyszył orszak Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Jerzego Szulca pożegnali również licznie zgromadzeni wałbrzyszanie. Do końca kwietnia wszyscy podatnicy zobowiązani są do złożenia zeznania za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym. Do wałbrzyskiego oddziału wpłynęło na razie około 10% takich druków. Urząd Skarbowy, by ułatwić petentom uzyskanie informacji oraz złożenie dokumentów, przygotował dni otwarte oraz wydłużone godziny pracy. Można również złożyć swoje zeznanie podatkowe za rok ubiegły drogą elektroniczną. Wałbrzyski oddział Urzędu Skarbowego będzie czynny w sobotę 10 marca oraz 28 kwietnia. Wydłużono również godziny pracy do 18 w dniach 27 i 30 kwietnia. Ponadto w sali obsługi klienta podatnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji o rozliczeniach PIT, pobrania odpowiednich druków oraz złożenia wypełnionych formularzy. Możliwe jest również już po raz czwarty rozliczenie podatku dochodowego drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl. Nie ma już powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu. Program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji oraz wyświetli odpowiedni komunikat. Pamiętajmy również, że możliwe jest oddanie 1% odpisu od podatku i przekazanie go do organizacji pożytku publicznego. Od 1 marca wzrasta wysokość wszystkich świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwaloryzowane emerytury i renty w zdecydowanej większości podwyższone zostaną o ponad 70 zł. Waloryzacji podlegają emerytury pomostowe, okresowe, kapitałowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, socjalne oraz zasiłki przedemerytalne. Większość świadczeń wzrośnie o 71 zł, tylko w niektórych przypadkach kwota ta będzie inna. Waloryzacji zostaną poddane także dodatki do emerytur i rent. I te dodatki zostaną podwyższone o tak zwany wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 104,8%. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ta waloryzacja wynosi 75% kwoty z 71 zł, czyli 53,25 zł. W
W tym roku zastosowano inną metodę wyliczania waloryzacji. Poprzednio polegała ona na pomnożeniu wysokości renty lub emerytury przez tzw. wskaźnik waloryzacji. Tym razem jednak odstąpiono od procentowego wyliczenia na rzecz kwoty stałej. Waloryzacja procentowa będzie już w przyszłym roku, tak jak zostało to zapowiedziane. Jest to jednorazowe zdarzenie w tym roku. Oczywiście będzie orzeczenie Trybunału, który to wyda, ale my dzisiaj jesteśmy już przygotowani, już zaświadczenia zaczynają już wychodzić w najbliższych dniach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza również udogodnienia poprzez uruchomienie tzw. e-administracji. Tegoroczna waloryzacja również ma się odbyć szybciej i taniej. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że decyzja była drukowana w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich trafia do świadczeniobiorcy, drugi do urzędnika. W tym roku będzie drukowany tylko jeden egzemplarz decyzji, ten będzie trafiał do świadczeniobiorcy, natomiast w urzędzie pozostanie ta decyzja, ale w wersji elektronicznej. Już w połowie roku rusza nowy portal informacyjny ZUS. Świadczeniobiorcy wiele spraw będą mogli załatwić poprzez dostęp do swojego konta internetowego, działającego 24 godziny na dobę. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uzyskał dofinansowanie na realizację programu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych i pośredników pracy. W lipcu ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Profesjonalny Urzędnik, Priorytet 6, Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działanie 6.1, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zapewnienie do końca grudnia 2013 roku bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr Powiatowego Urzędu Pracy oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów urzędu, w szczególności osób defaworyzowanych na rynku pracy. Sam projekt polega na rozwiązaniu dwóch problemów. Mianowicie zauważyliśmy, że nasza kadra ma za mało wiedzy na temat działań innych instytucji, które wspierają tych samych klientów, czyli osoby bezrobotne. Myślimy o takich instytucjach jak MOPS i PCPR. To był pierwszy problem, który chcieliśmy rozwiązać, czyli podnieść ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. A drugi, zauważyliśmy niepełną współpracę z tymi instytucjami. Dążąc do realizacji projektu, chcieliśmy stworzyć komplementarną pomoc dla osób bezrobotnych, które jednocześnie są klientami tych właśnie instytucji. Poza tym w ramach projektu przeszkoleni wcześniej pracownicy urzędu dzielili się wiedzą z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi i nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy z pozostałymi pracownikami. Pracownicy urzędu są szkoleni od wielu lat, między innymi dzięki dwóm wcześniejszym projektom, które podniosły ich kwalifikacje w zakresie obsługi osób bezrobotnych, podwyższyły jakość pracy i między innymi przy wykorzystaniu wiedzy części pracowników zrealizowaliśmy spotkania z pozostałymi grupami osób zatrudnionych w urzędzie, tak aby dzieliły się wiedzą chociażby z zakresu wyrównywania szans, zasad równości, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem również kobiet na rynku pracy, których sytuacja jest znacznie gorsza niż pozostałych osób. Podobnie ma się rzecz w stosunku do osób niepełnosprawnych czy po 50 roku życia. Jednym z ważniejszych celów projektu jest również zacieśnienie współpracy z instytucjami, które pracują z klientami Powiatowego Urzędu Pracy, czyli z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pisząc projekt, pomyśleliśmy, że byłoby dobrze, żeby każda z tych instytucji weszła do danej instytucji i zobaczyła, jak ta obsługa przebiega. To, że my codziennie obsługujemy wspólnych klientów, to jest fakt. Niemniej nie do końca wiemy, co wszyscy świadczymy. Aby uzgodnić kierunki wspólnego działania wszystkich trzech instytucji, ich przedstawiciele będą spotykać się na panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich odbył się w Powiatowym Urzędzie Pracy, którego pracownicy szczegółowo opisywali działania urzędu na rzecz pomocy osobom bezrobotnym. Pierwsze spotkanie już za nami. Był to taki panel dyskusyjny, na którym Urząd Pracy prezentował to,
co robi, jakie usługi kieruje do osób bezrobotnych. Przed nami kolejne spotkania. Teraz wychodzimy my jako Urząd Pracy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i za chwilę kolejne spotkanie będziemy gościć w PCPR-ze po to, aby się dowiedzieć jak najlepiej i kompleksowo obsługiwać osoby bezrobotne. Programem zostanie objętych 33 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się pośrednictwem i doradztwem zawodowym. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Dobra wiadomość dla tych, dla których odzyskiwanie blasku przez wałbrzyskie perełki architektoniczne ma duże znaczenie. Po długim czasie remontu, po wydaniu ponad 9 milionów złotych, Wałbrzyski Dworzec Kolejowy, Dworzec Miasto, odzyskał wreszcie swój dawny blask. A nawet powiem więcej, wygląda znacznie ładniej niż przed remontem. Zachowano dotychczasową bryłę, mamy nową elewację, mamy nowe, sprowadzone aż z Hiszpanii lampy, mamy specjalne podświetlenie całego gmachu. A w środku mamy zupełnie odnowiony hol z przepięknie wyglądającym starym urządzeniem kolejowym, wokół którego ustawiono ławki, na których podróżni mogą bezpiecznie i w czystym, pachnącym, co najważniejsze, i bezpiecznym otoczeniu poczekać na przyjazd swojego pociągu. Mam nadzieję, że nowy monitoring, że wszystkie służby miejskie, że policja nie dopuszczą do tego, by ten świeżo wyremontowany dworzec został zniszczony, by został opanowany przez bezdomnych, przez pijaków, przez tych, którzy chcieliby zniszczyć to, co tak pieczołowicie odnowiono. Podsumowując wydarzenia ubiegłego tygodnia, warto wspomnieć o wciąż kręcącej się karuzeli z prezesami i dyrektorami miejskich instytucji. Mamy już nowego dyrektora starej kopalni, został nim pan Mirosław Brożek, doradzał będzie mu Andrzej Tyws. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy także nowego szefa Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Został w nim pan Bogusław Rogiński, bardzo dobrze znany w Nowej Rudzie, ponieważ przez 16 lat pełnił funkcję wójta tej gminy. Teraz będzie mógł wykazać się w Wałbrzychu na bardzo trudnym odcinku, którym są drogi, komunikacja i utrzymanie miasta. Warto także wspomnieć, że wciąż nieobsadzone są stanowiska dyrektora Wałbrzyskiego Muzeum oraz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pod Latantami. Tam wciąż pracują pełniące obowiązki dyrektora. Najważniejszym wydarzeniem w kulturze w ubiegłym tygodniu była premiera wrocławska najnowszego spektaklu Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, tworzonego jako praca dyplomowa studentów krakowskich razem z wałbrzyskimi aktorami. Chodzi tutaj o Adama Wolańczyka. Wrocławianom sztuka bardzo się podobała, a teraz w najbliższą sobotę o godzinie 19 w teatrze będzie można zobaczyć tęże sztukę u nas w Wałbrzychu po raz pierwszy. Sztuka nawiązuje do wałbrzyskich miejsc, wałbrzyskich wydarzeń. Powiem tylko tyle, że opowie o tajemniczej postaci Antka Kochanka. Zapraszam serdecznie. Reaktywacja wałbrzyskiego półmaratonu to doskonała okazja, aby zachęcić Wałbrzyszan do trenowania biegów. Do zawodów można przygotować się pod okiem profesjonalnych sportowców zupełnie za darmo. 26 sierpnia w Wałbrzychu odbędzie się duża impreza biegowa – półmaraton. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Dęby oraz Wałbrzyski Klub Biegacza w ramach akcji Biegaj Zapobiegaj zapraszają wszystkich na sobotnie treningi pod okiem profesjonalistów. Jednym z nich jest dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata i Europy, mistrz Polski w chodzie na 50 km Roman Magdziarczyk. Spotkania nasze odbywają się na razie co sobotę przy ulicy Chopina na hali lekkoatletycznej. Tam mamy to szczęście, tą możliwość, że gdy pogoda nam nie dopisze, możemy też skorzystać z naszej hali, jedynej tutaj na Dolnym Śląsku, do czego gorąco zapraszam. A gdy pogoda będzie nam dopisywała, wtedy korzystamy ze stadionu lub z Parku Sobieskiego, który jest bardzo fajnym miejscem do biegania. Treningi przystosowane są głównie dla osób, które chciałyby rozpocząć amatorskie bieganie, ale i dla tych, którzy już mają za sobą treningi, coś się znajdzie. Będzie można pod okiem profesjonalisty poprawić technikę biegu, wytrzymałość i inne elementy potrzebne do komfortowego pokonania dystansu 21 km. Uczestnicy treningów mogą przyprowadzić również swoje dzieci. Mamy taką możliwość, żeby te dzieci na hali swoją naturalną energię wyżyły. I także rodzice mogą te dzieci zostawić i wspólnie z nami skorzystać z lasu i z dobra naszych terenów. A dzieci na hali, na materacach, w piaskownicy, pod opieką dadzą sobie radę i będą równie zadowolone jak rodzice.
Organizatorzy akcji zapraszają wszystkich chętnych na treningi w każdą sobotę o godzinie 10 pod halą lekkoatletyczną przy ulicy Chopina na Nowym Mieście. Uczestnicy mają zapewnioną szatnię i prysznic. Treningi odbywają się na trasach w Parku Sobieskiego. W przypadku złych warunków na zewnątrz treningi będą przeprowadzone w hali. Na koniec sprawdźmy, co słychać w wobrzyskiej kulturze. Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego szykuje się do wobrzyskiej premiery spektaklu Świadectwa wzlotu, upadku, wzlotu, 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 upadku i tak dalej Antka Kochanka, która odbędzie się w sobotę 3 marca o godzinie 19. Ten tekst miał już swoje czytanie w teatrze 3 sezony temu, w sezonie 074, w którym tematem były wałbrzyskie mity. Zrealizował go wtedy Andrzej Bartnikowski. Były czytania na dużej scenie i na drewnianej wieży strażniczej dawnej kopalni Torres przy ulicy Antka Kochanka. Kiedyś ten tekst pokazywaliśmy w czasie Dni Dramaturgii Wałbrzyszano, ale zakończyło się tylko na kilku pokazach. Tym razem wziął ją na warsztat Sebastian Majewski, 8 studentów 4 roku właśnie Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i w roli Antka Kochanka, pan Adam Wolańczyk, nasz aktor senior. Pracowali nad tym spektaklem 2 miesiące, jesteśmy tuż po premierze i po kilku pokazach. Przed nami premiera wałbrzyska, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, mając przekonanie, że się spodoba. Historia o Antku Kochanku opiera się na fikcyjnych listach mieszkańców Wałbrzycha, odpowiedziach na apel wałbrzyszanki Jadwigi Śląskiej, która protestuje przeciwko temu, że patronem ulicy jest ktoś, kto na to nie zasługuje. Świadectwa złożone z uzupełniających się nawzajem monologów odsłaniają stopniowo, kim jest główny bohater. Chcemy opowiedzieć o Wałbrzychu i opowiedzieć o Wałbrzychu w innej przestrzeni niż Wałbrzych. No tutaj się po prostu bardzo zbliżamy do tego, jak myślimy o naszym teatrze, wyjeżdżając poza Wałbrzych. Spektakl będzie grany na przemian we Wrocławiu i w Wałbrzychu do końca sezonu. Potem pozostanie w repertuarze naszego teatru. W teatrze trwają też próby do nowego spektaklu Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego pod tytułem Spektakl o dobru, rewia, wzruszeń. Premiera jest zaplanowana na 24 marca, tuż przed Dniem Teatru. W kwietniu będzie premiera spektaklu Jana Klaty, który sam w nim wystąpi. Przypuszczalny tytuł, frasopodobne. Przenosimy się do Teatru Lalki i Aktora. W najbliższy weekend teatr proponuje swoje najnowsze przedstawienie Czerwony Kapturek. Ci, którzy jeszcze nie widzieli tego spektaklu, będą mieli okazję odwiedzić teatr w najbliższą niedzielę o godzinie 12.30. Wałbrzyska wersja Czerwonego Kapturka, choć pojawiły się w niej niespodziewane wątki z innych bajek, miała być w zamierzeniu reżysera mocno dydaktyczna, przemycać parę morałów, których nie należy dzieciom powtarzać codziennie, ale wpleść w pewną opowieść, bo wtedy dzieci inaczej reagują. Wszyscy znamy Czerwonego Kapturka, ale na pewno nie w takim wykonaniu jak tutaj. Jest bardzo muzyczna, jest magiczna scenografia nawiązująca do filmów Bartona, do stylistyki. Można się troszeczkę pobać, bardzo dużo pośmiać, pośpiewać. Zachętą do obejrzenia spektaklu są z pewnością wypowiedzi osób, które miały już okazję go zobaczyć. Podoba mi się Czerwony Kapturek. No właściwie to całe przedstawienie mi się bardzo podobało. Wspaniała muzyka i scenografia, reżyseria, bardzo mi się to podobało. Myślę, że to jest zarówno dla dzieci spektakl, jak i dla dorosłych. Było fajne. Co ci się najbardziej podobało? Wilk. Czerwony Kapturek w Teatrze Lalki i Aktora już w niedzielę o godzinie 12.30. To wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.